Kiedy ja byłem nastolatkiem, miałem takiego kumpla z klasy Michała, z którym spędzaliśmy dosyć dużo czasu na grze w szachy. Tata Michała był dobrym graczem, jego nauczył, i ja miałem cały czas kłopot, żeby Michała pokonać, ale walczyliśmy dzielnie. To była dla nas po prostu świetna zabawa. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak dobrze to na mnie wpłynęło. No ale mamy trochę inne czasy. Kiedy zacząłem pracować w gimnazjum, prowadziłem zajęcia z nastolatkami, przygotowywałem ich do zawodów, czasami z sukcesami nawet w nich wygrywaliśmy, ale w momencie, kiedy moje gimnazjum stało się szkołą podstawową, postanowiłem zacząć pracować z siedmiolatkami. Mój dyrektor wyraził na to zgodę, choć nie widziałem w jego oczach przekonania do tej decyzji. Na zajęciach z pierwszakami zacząłem odkrywać genialność ich umysłów. To ten moment, kiedy każesz uczniowi postawić pionki na linii 2, a on ustawia 4 pionki na jednym polu, bo tyle się zmieściło. I czy ten uczeń popełnił błąd? Nie. Ja popełniłem błąd, bo nie wytłumaczyłem dokładnie, że jeden pionek powinien stać na jednym polu. Kiedy uczyliśmy się orientacji na szachownicy, jeden uczeń wskazywał pole palcem, a drugi miał je nazwać. Kiedy usłyszałem H9, pomyślałem sobie, uczeń popełnia błąd, bo przecież szachownica to 8 na 8 pól, ale on widział dobrze. To cyfra była odwrotnie. Tak naprawdę było to pole H6. Ania, mama Natalki, z którą gramy, opowiadała mi o sytuacji, w której próbowała z córką rozwiązać jakiś problem związany z koleżanką czy z kolegą, nie pamiętam dokładnie. Po dłuższej rozmowie usłyszała od swojej córki zdanie: Mamo, to tak jak w szachach. Nie można się cały czas chować, trzeba się też bronić. Natalka, mamy tutaj wieżę, która może zbić albo tego pionka, albo tego. Ty powiedziałeś przed chwilą, że ważniejszy jest do zbicia ten pionek. Czemu? Bo jak będę ruszać się po szachownicy, to oni dwaj będą mi przeszkadzać, bo będzie tak. I łatwo mogą mnie zbić. A nie ten jest ważniejszy, żeby go zbić? Mi się wydaje, że nie. I stwierdzam, że bardzo dobrze ci się I wydaje. chowam się pod stołem. Okej. Już, teraz ty. Ale to mam tylko to ustawić teraz? No i nową figurą. To będzie trudne. To będzie niemożliwe. Okej. To inną A, figurą. to inna figura. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 No, to zgadza się? źle. Brawo, źle. Odgadłaś. Dobra, gramy całą partię. Czarne czy białe? Różowe. Znaczy Różne. niebieskie, bo to mój ulubiony kolor. Inna z moich uczennic zaproponowała, żebyśmy zagrali w szachy bez patrzenia. Pionek D6. Goń jest na F5. Jak? Na B5. Goniec B5. No dobra, super. Goniec B5. Pionek C6. Goń jest na E4. Znaczy A4. Goniec na A4. No dobra. Skoczek, który stoi na G1, to niech się ruszy na F3. Dobrze. Tu gadam. Okej. Teraz nie wiem, co by panu zrobić. Goniec na G7. Goniec F8, G7. Król robi ruszadę. Ruszadę. Dobra. I mój król jest bezpieczny. To, co stoi na D1, niech się ruszy na E2. Dobrze. A na razie dobrze mi idzie. Wyśmienicie. Żadnych błędów. Idea jest idealnie. Dobrze, ja robię krótką roszadę. Tą, którą ja zrobiłam? Tak. Dobra. No to teraz taki myk. Królowa, niech się ruszy na C4. I szach.
Hetman C4 i szach, powiadasz? No. No powiem ci, że drobny błąd, bo nie ma szacha, bo pionek zasłania króla. Mogę to zobaczyć? No jeśli bardzo chcesz, to zobacz, pewnie, że tak. No byłby szach, gdyby nie pionek. Dobra, gramy dalej bez patrzenia, czy już normalnie? Normalnie. Ale pięknie, bo to byłby szach, gdyby nie pionek. No nie miałaś prawa tego wiedzieć. Jestem normalnie, gratulacje. No dobra. Myślałam, że będzie się tym pionkiem tu ruszył. No, masz prawo się pomylić, Hania. Ty masz dopiero tyle lat, ile masz. I my się dopiero chwilkę uczymy normalnie, bez patrzenia. Rewelacja. Rewelacja. Nie ćwiczyliśmy wcześniej tego elementu. Hania grała bezbłędnie do 12 ruchu, a ma tylko 8 lat. Jedna z moich córek gra w szachy. Mimo, że ma prawie 20 lat, myślę, że szachy są czymś, co w szczególny sposób łączy nas jako rodzica i dziecko. Wspomniana wcześniej Natalia ma dwóch dziadków. Jeden gra w szachy i Natalia z nim rywalizuje, ale drugi też gra w szachy, bo Natalia go nauczyła. To jest piękny przykład na to, jak może coś łączyć pokolenia. Podejrzewam, że macie wątpliwości, czy wasze dzieciaki to ogarną. Prosty przykład. Pojechaliśmy z córką na turniej szachowy, nazwijmy go poważnym, czyli taki, na którym można zdobyć kategorie szachowe. I troje z moich 7 przeciwników nie dostawało stopami do podłogi, a ich brody ledwo wystawały ponad stół. Przyznaję się szczerze, nie wszystkie te partie wygrałem. Moim celem będzie zarażenie waszych dzieci pasją do tej gry. Może wy również dacie się zarazić. Nic na tym nie stracimy, a na pewno miło spędzimy czas. Podejrzewam, że macie wątpliwości. Spokojnie. Podejrzewam, że macie wątpliwości, że wasze dzieci tego nie ogarną. Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Może wy również dacie się zarazić tą pasją. I tyle, Mark. Moim celem będzie zarażenie was tą chorobą, która postępuje.